W specjalne miejsce w piekle. Jako była pracownica placówki aborcyjnej, przemieniona w zdeklarowaną aktywistkę ruchu ProLife, miałam okazję dzielić się swoją historią na niezliczonych spotkaniach organizowanych w całym kraju. Nigdy nie marnuję okazji do opowiadania o swoich doświadczeniach z pracy w ośrodku i o tym, jak Bóg otworzył mi oczy na zło aborcji. Pewnego dnia otrzymałam zaproszenie, do wygłoszenia odczytu na jednym z najstarszych uniwersytetów na zachodnim wybrzeżu. Kiedy mam wystąpić w tego typu miejscach, jestem szczególnie podekscytowana. Nie, żebym nie uwielbiała przemawiać na bankietach organizowanych w ośrodkach wsparcia dla kobiet w ciąży. To niesamowite czuć pełne sympatii wsparcie uczestników i słuchać, jak tego typu placówki w całym kraju pomagają kobietom przeżywającym kryzys wybierać życie dla swoich dzieci. Jak opiekują się nimi jeszcze długo po porodzie. To wokół takich rzeczy kręci się moje życie. Mniej więcej wtedy, kiedy otrzymałam zaproszenie na uniwersytet, uczelnia przyjęła liberalne poglądy w większości kwestii społecznych, ale nie odstraszyło mnie to. W takich miejscach mam okazję wynieść swoje przesłanie dużym grupom ludzi, którzy w znakomitej większości absolutnie się ze mną nie zgadzają. To nie są łatwe spotkania, ale staram się nie pozwolić, żeby zabładnął mną strach. Wiem, że misja mojego życia nie zawsze polega na przekonywaniu tych, którzy i tak podzielają moje zdanie. Przyjechałam wcześniej, żeby udzielić wywiadu dla lokalnej telewizji. Skandowanie zwolenników aborcji słychać było już z parkingu. Pro-life to fałsz! Macie gdzieś naszą śmierć! Nasze ciała, nasze życie, nasze prawo do decyzji. Zebrałam się w sobie i z podniesioną głową ruszyłam w stronę budynku. Kiedy znaleźliśmy się bliżej, zauważyłam, że choć grupa protestujących przeciwko mojej obecności była głośna i świetnie potrafiła dać o sobie znać, to była względnie mała. Mogła liczyć od 20 do 30 osób. Zatrzymałam się na chwilę. Żeby moja przyjaciółka mogła mi zrobić zdjęcie. Uśmiechałam się szeroko i entuzjastycznie unosiłam kciuki w górę. W tle cały czas miałam protestujących, którzy maszerowali w kółko, trzymając transparenty i skandując swoje hasła. Czasem, kiedy pozwolę swoim myślom na chwilę odpłynąć, to wszystko wydaje mi się surrealistyczne. Zupełnie niedawno to byłam ja. Znałam te hasła na pamięć. Pakowałyśmy się z koleżankami. Wszystkie ubrane w intensywny róż, ściskające transparenty, które ogłaszały światu, że wspieramy plant Parenthood, albo złośliwie instruowały stronę przeciwną. Trzymajcie różańce z dala od naszych jajników. To nie tak, że z rozrzewnieniem wspominam tamte czasy. Trudno to wyjaśnić komuś. To nie ma takich doświadczeń? Energia na takich manifestacjach jest niesamowita atmosfera braterstwa, uczucie zjednoczenia w walce przeciw wspólnemu wrogowi nieprzerwane skandowanie z setkami innych ludzi to odurzające. Świadomość, że jestem częścią czegoś, że gdzieś przynależał, wydawała się zapełniać głęboką pustkę wewnątrz mnie, bezdenną troskę, Którą teraz to wiem, zaspokoić może tylko Bóg. Dziś ironia tego wszystkiego po prostu mnie powala. Tam byłam, ubrana na różowo, wymachująca transparentem i tak długo wykrzykująca wyuczone hasła, aż mój głos zmieniał się w pisk. Wszystko w trosce o kobiety. Byłam dumna, że stoją obok moich sióstr i braci którzy także są bojownikami o to, by kobiety mogły wybrać, kiedy i czy chcą mieć dziecko. Byłam wtedy absolutnie pewna, że twardo stoję po stronie prawdy. Cierpiałam na myśl o biednych kobietach, umierających po próbach samodzielnego przeprowadzenia aborcji przy użyciu wieszaków lub drutów albo rodzących jedno niechciane dziecko za drugim z powodu działań prolajferów. Walczących o odebranie kobietom prawa do antykoncepcji i aborcji. Aktywiści aborcyjni, z którymi stałam w jednym szeregu, walczyli o kobietę i nie przestawaliśmy walczyć, bo kochaliśmy je i chcieliśmy je chronić. Tak to sobie tłumaczyliśmy. Madeleine Albright, zagorzała zwolenniczka aborcji powiedziała kiedyś. Że w piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom. Choć dziś nie zgadzam się z panią Albright w większości kwestii, to w tym jednym przyznaję jej rację. Live Action, prowadzona przez młodych ludzi grupa, której celem jest budowanie kultury życia i przeciwdziałanie aborcji, została założona. W 2003 roku przez piętnastoletnią Lilę Rose. W 2011 roku Life Action przeprowadziła tajną operację w placówce Planned Parenthood w New Jersey. Chciała ujawnić, w jaki sposób przemysł aborcyjny działa ręka w rękę z tymi, którzy wykorzystują i uciskają kobiety, i w jaki sposób pomaga im zataić ich nielegalne i trudne do opisania działania. Udając Alfonsa i prostytutkę, działacze ProLife weszli do środka wyposażeni w ukryte kamery i mikrofony. Wyniki ich akcji mroziły krew w żyłach i zadały plan Parenthood bolesny cios, który pozostawił po sobie trwały ślad. Wstrząśnięta, potężna machina PR-owska, firmy szybko przełączyła się na tryb ograniczania strat. Na obrazie z ukrytej kamery widać wyraźnie. Jak konsultantka pracująca w ośrodku potakuje, słuchając pseudo-Alfonsa, który wyjaśnia, że on i jego dziewczyny pracują w seks biznesie. Dodaje, że dziewczyny, niektóre zaledwie czternastoletnie, często zarażają się chorobami wenerycznymi i potrzebują leczenia. Konsultantka doradza mu, jak obejść prawo. Przestrzega, żeby nie pozwolił pracownicom, Wpisywać w dokumentację swojego rzeczywistego wieku i poleca, by zabronił im cokolwiek mówić. Chcemy możliwie najmniej informacji, mówi. Dalej pracownica Plant Parenthood ostrzega, że dziewczyny muszą skłamać personelowi ośrodka na temat wieku swoich partnerów. Widząc, że większość z nich jest niepełnoletnia, daje mężczyźnie pomocne wskazówki, jak mógłby. Uzyskać zniżkę na zabiegi. Sugeruje, że dziewczyny mogłyby się podać za studentki. Niech udają, że są studentkami, mówi. To musi wyglądać na tyle legalnie, na ile się tylko da. Alfons pyta następnie: Ile zajmuje rekonwalescencja po aborcji? Chodzi o to, że one muszą dalej zarabiać, tłumaczy. Pracownica ośrodka potakuje ze zrozumieniem, a potem mówi mu, że niestety dziewczyny będą potrzebowały minimum dwóch tygodni, zanim będzie znów mógł sprzedawać ich ciała. Stara się mu jednak pomóc i daje wskazówki. No tak, hmm, od pasa w górę mówi, wykonując odpowiednie gesty, albo mogłyby wabić klientów chodząc po ulicy. Myślę, a przynajmniej mam taką nadzieję, że ludzie po obu stronach barykady byli jednakowo zbulwersowani odkryciami life action. I w żaden sposób nie sugeruję, że do tego typu sytuacji dochodzi regularnie w placówkach Plant Parenthood w całym kraju. Choć ośrodki działające pod tym szyldem miały problemy z tuszowaniem wieku pacjentek, to w tym, które prowadziłam, osobiście sprawdzałam każdą kartę. Nigdy. Nie ułatwialibyśmy procederu niewolnictwa seksualnego nieletnich i nie dawalibyśmy Alfonsowi wskazówek, jak ma wynagrodzić sobie straty finansowe spowodowane tym, że z konieczności dał dziewczynom kilka tygodni wolnego na dojście do siebie po aborcji. Mimo wszystkich sloganów i przysiąg, że będziemy pomagać kobietom je chronić, w głębi duszy wiem, że chociaż nasze wykroczenia nie były tak poważne i rażące, dopuszczaliśmy się zaniedbań, które pozwalały na dalsze wykorzystywanie i poniżanie kobiet. Pewna kobieta z usług naszego ośrodka korzystała przez co najmniej 10 lat. Nazwijmy ją Diana. Była u nas tak często, że historia jej wizyt wypełniała cztery osobne karty. Pamiętam, że były grube zużyte, miały ośle uszy i się rozlatywały. Diana była prostytutką. Wiedzieliśmy o tym nie dlatego, że ubierała się w obcisłe mini spódniczki, szpilki i kabaretki. Prostytutki, którymi się zajmowaliśmy, często przychodziły strasznie brudne. Włosy miały poplątane i wyglądały, jakby okazja do kąpieli zdarzała im się nieczęściej niż raz na tydzień. Często były ubrane w za duże koszulki i dżinsy, które wyglądały jak z lat osiemdziesiątych. Wiedzieliśmy, że Diana jest prostytutką, ponieważ jej matka mówiła nam o tym bez skrępowania. Ta biedna kobieta całe dnie spędzała na ulicy, szukając córki, żeby przyprowadzić ją do nas na testy na obecność chorób wenerycznych i zastrzyki antykoncepcyjne. Wszyscy jej współczuliśmy. Widać było, że jest wyczerpana, zdesperowana i głęboko zrozpaczona tym, jakie życie prowadzi jej córka. Otwierała się przed nami. Było oczywiste, że potrzebuje kogoś, komu może się wygadać. Matka Diany opowiedziała nam, że jej córka zaszła w ciążę niedługo po tym, jak zaczęła się sprzedawać. Wybrała życie dla swojego syna, ale nie otrzymała żadnej opieki okołoporodowej. Urodziła w domu przyjaciółki bez pomocy jakiegokolwiek personelu medycznego. Ciarki mnie przechodzą, kiedy pomyślę, co musiała przeżywać. Generalnie nic nie mam przeciwko porodom domowym, ale nie wyobrażam sobie, żeby panowały tam warunki sprzyjające porodowi. Kiedy Diana rodziła swojego syna, była zarażona wirusem, który wywołał u niej pojawienie się brodawek narządów płciowych. Zaraziła nim swoje dziecko. U chłopca wirus wywołał brodawczaki krtani, których usuwanie wymagało licznych operacji. Serce krajało mi się na widok matki Diany, będącej prawnym opiekunem dziecka. Wyglądała na bardzo zmęczoną, wyraźnie była u kresu wytrzymałości. Niemal za każdym razem, kiedy widzieliśmy Dianę, cierpiała ona na jakąś chorobę weneryczną. Wiedzieliśmy, że Malfonsa zazwyczaj miała siniaki na całym ciele. Czasem podbite oko, rozbitą wargę, albo zranioną rękę. Podejrzewaliśmy, że te rany zadawał jej Alfons lub któryś z klientów, ale nigdy nie pytaliśmy. Niektórzy próbowali zgadywać, jaki był jej Alfons. Czy był typem wielkiego, budzącego strach faceta? Czy był szefem wielu kobiet? Kobiety pokroju Diany wprawiały mnie w zakłopotanie. Nieoficjalnie stanowisko plan Parenthood w kwestii prostytucji było zbliżone do nastawienia organizacji do aborcji. Kobieta miała prawo decydować, co zrobi ze swoim ciałem. Koniec i kropka. Szkolono nas, byśmy uważali prostytucję albo striptease za ścieżkę zawodową na równi z pielęgniarstwem czy prawem. Nasze zadanie polegało na leczeniu prostytutek z cyklicznych chorób wenerycznych usuwaniu im dzieci i odsyłaniu z powrotem. Nie byliśmy od tego, żeby je osądzać. Osobiście trudno mi było zgodzić się z takim sposobem myślenia. Zawsze czułam głęboki i silny sprzeciw wobec pornografii. Nie chodziło tylko o to, że jest bulgarna i prostacka, ale także o to, że przemysł ten poniża, uprzedmiotawia i wykorzystuje kobiety. Nie mogłam znieść tego, że nasze społeczeństwo coraz przychylniej traktuje pornografię i coraz bardziej się seksualizuje. Popkultura zawsze przesuwała granice obyczajowości. Mieszanina seksu i przemocy wydawała się czymś modnym. Zachowania sadystyczne, masochistyczne albo swinging były subtelnie przedstawiane jako inne, normalne style życia. Bałam się o swoją córkę. W jakim świecie będzie żyć jako młoda kobieta? Czy istnieje choć nikła szansa, że kiedy dorośnie, pozna mężczyznę niesplamionego całym tym brudem? Nie jestem pruderyjna, wprost przeciwnie. Ale nawet jako pracownica plan Parenthood nie zgadzałam się z tym, że kobiety tak jak Diana, które oddawały mężczyznom swoje ciała za pieniądze, korzystały po prostu ze swojej wolności wyboru. Choć styl życia Diany wprawiał mnie w zakłopotanie, czułam ulgę, gdy jej wymizerowana matka co jakieś trzy miesiące wchodziła przez nasze drzwi, ciągnąc za sobą zapuszczoną córkę. Przynajmniej dostanie zastrzyki, mówiłam sobie. Robiliśmy tu coś dobrego dla kobiet takich jak Diana i dla jej matki. Pewnego dnia to nie matka przyprowadziła do nas Dianę, zrobił to jej Alfons. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że niełatwo mnie o nie śmielić, ale tamten facet przeraziłby Rambo. Był gigantyczny, ubrany był w koszulkę bez rękawów, ręce miał pokryte tatuażami, ale jego skóra była tak ciemna, że nie dało się dostrzec, co przedstawiają. Diana, jak zawsze, posiniaczona i poturbowana, kuliła się u jego boku. Wyglądała przy nim tak krucho i dziecinnie. Było oczywiste, że ten facet ma nad nią pełną kontrolę. Obsłużyliśmy ją najszybciej, jak to było możliwe. Patrzyłam, jak oboje odjeżdżają z przed placówki samochodem, który kosztował prawdopodobnie 500 tysięcy dolarów. Seks popłaca, pomyślałam. Tego dnia, kiedy diana opuściła już placówkę, zaczęłam myśleć o tych wszystkich razach kiedy przychodziła do nas z ewidentnymi znakami przemocy fizycznej na całym ciele, kłującymi w oczy niczym neony. Choć często litowaliśmy się nad jej matką, samej Dianie nigdy tak naprawdę nie okazaliśmy ciepła ani współczucia. Traktowaliśmy ją jak dziecko, jak tępe stworzenie, którym byliśmy zmuszeni się zająć. W najlepszym razie podchodziliśmy do niej z zimną obojętnością. Graliśmy tolerancyjnych, akceptujemy twój styl życia. W końcu nie byliśmy od tego, żeby ją oceniać, prawda? Naszym zadaniem była ochrona kobiet ze wszystkich środowisk. Powtarzaliśmy to jak mantrę. Tego dnia, kiedy Alfons przywiózł do nas Dianę, zszokowana uświadomiłam sobie, że tak naprawdę chroniliśmy właśnie jego. Jej podbite oczy i rozbite wargi za każdym razem krzyczały do nas. Błagały, byśmy okazali zainteresowanie, a my nawet nie pytaliśmy o najbardziej podstawowe sprawy, bo nie chcieliśmy oceniać tego, jak żyje. Tamtego dnia wyszła ze środka najprawdopodobniej po to, żeby wrócić do życia pełnego okrucieństwa i ciągłego obsługiwania mężczyzn za śmiesznie niskie sumy, które i tak trafiały do rąk jej Alfonsa. Właściwie nie wiem, jak mogliśmy pomóc Dianie? Być może nie dało się zrobić nic, żeby uratować ją od życia, jakie wybrała. Możliwe, że sama nie wierzyła w siebie na tyle, żeby zdać sobie sprawę, że może być kimkolwiek innym. Lata bycia wykorzystywaną mogły tak bardzo zniszczyć jej duszę, że już na zawsze pozostanie nieświadoma swojej prawdziwej wartości. Wiem jednak, że mogliśmy spróbować. Powinna była wyciągnąć do niej pomocną dłoń, ale tego nie zrobiłam. Zastanawiam się, co zrobiłaby dla Diany pani Albright. Wiem, że tym grzechem zaniechania, tym, że nie broniłam kobiet w kryzysowych sytuacjach, a tym samym pozwoliłam, by ci, którzy zarabiają na ich nieszczęściu, nadal czerpali z niego zyski, zasłużyłam na miejsce w piekle. I tylko Boża łaska ocaliła mnie od tego losu. Każdego dnia dziękuję panu za to, że choć odmówiłam pomocy kobietom, które mnie potrzebowały, on uratował mnie od otchłani piekła i anulował moją rezerwację w tym specjalnym miejscu, o którym mówi Madeleine Albright. Oby i jej okazał taką łaskę.